zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, faza zastraszania, zaszczuwania i terroryzowania wielkich firm się zaczęła w najlepsze w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Hitlera nikt nie powstrzymał, kiedy napadł na Austrię, kiedy napadł na Czechosłowację, to później napadł na Polskę, na Europę, na Rosję i tak dalej, i tak dalej. No i teraz największa sprawa właśnie wśród tych komunistycznych rozruchów, czy zamieszek, czy rewolucji, no to jest właśnie używanie czarne życie znaczy, czyli te Black Lives Matter, no atakują wszystkich. Wiele firm amerykańskich wygięło się, można powiedzieć, gimnastycznie zrobiło mostek do tyłu, żeby tylko kajać się i podkreślać, spowiadać z tego, że są rasistowsko nie czuć, że jest brak różnorodności rasowej w najróżniejszych filmach, no i że są najróżniejsze inne sprawy, które włączają się do rasizmu instytucjonalnego. No nie ma instytucja rasizmu, czy rasizm w instytucjach w sumie nie istnieje. Wydawało się, że nie sięgną do ataku na wielkie firmy samochodowe, no ale okazuje się, że jednak sięgnęli. Wielu czarnych pracowników Forda zebrali się razem, no i powiedzieli, że nie chcą produkować, nie chcą, żeby Ford produkował samochody policyjne. Ford to nie byłaby ta pierwsza firma, która została zaatakowana za to, że robią coś dla policji. Trek robi rowery dla policji, też ich zaatakowali. Amazon robi najróżniejsze rzeczy, tam rozpoznanie twarzy, tak samo dla policji, też ich zaatakowali. Także to jest sprawa, kiedy anarchiści, komuniści po prostu chcą zlikwidować ład i porządek tylko po to, żeby opanować naród i kraj, no a później zrobić jednopartyjny komunizm. Tak, także to jest taka sprawa. No, używają argumentu tego George'a Floyda. Ten George Floyd, no to bandzior zawodowy, spędził ładnych parę lat w więzieniu, między innymi za przystawienie rewolweru ciężarnego kobiecie. Był nagazowany na amfetaminie, na fentatylu hindusowi, ciężko pracującemu hindusowi w delikatesach chciał przekazać czy zapłacić 20-dolarową fałszywą 20-dolarówką. No jak go policja złapała, przesłuchiwała, no to uciekał. Później przez 9 minut negocjowali, żeby się poddał, no to on tylko jedynie krzyczał, że nie może oddychać. No i teraz czarni pracownicy w Detroit, w Fordzie mówią, że trzeba przestać robić samochody Forda, no bo te samochody są używane przez policję. No jest to dosyć idiotyczne argument. Samochody Forda są widoczne na ulicach Ameryki, właśnie używane są przez policję, różne inne wydziały, czy departamenty, czy Ministerstwo Sprawiedliwości i tak dalej. Dwie trzecie samochodów policyjnych w Ameryce, no to jest Ford, także Crown Victoria, no to był potężny samochód, on miał taki ciężki zestaw wzmocniony silnik, skrzynia biegów wzmocniona, automatyczna skrzynia biegów, zawieszenie i tak dalej, i tak dalej. Sama ta karoseria i rama. No, przestali produkować w 2011 roku, no ale do tej pory Ford produkuje te samochody dla policji, Explorery, F-150, to takie półciężarówki, Expeditions robi, Fusions, no i tranzyty, no wielkie samochody. Także gdziekolwiek się w Ameryce nie mieszka, no to widać jednak ten policyjny niebieskie kolory. No, na pewno jest to duża reklama. Jest duża reklama dla normalnych obywateli, tych, którzy płacą podatki, którzy widzą, no, to jest ten ład i porządek. Także
wszystkie agencje, które pilnują porządku, właśnie używają tego. No i to jest bardzo esencjonalna marka. Jest to firma, która dostarczała samochody. Policja, cokolwiek by się nie działo, cokolwiek zieloni by nie mówili, no to rowery i skutery jeszcze długo nie będą używane w biznesie policyjnym, no nie w biznesie, w służbie policyjnej. No i zaprzestanie produkcji, no może się okazać, że to może doprowadzić do jakiejś tam bankrupcji, tak? No bo jak się popatrzy się te w miastach czy w miasteczkach, no to większość Amerykanów jednak, 80-90% powierzchni Ameryki, no to jest republikańska, to jest konserwatywna republikańska powierzchniowo, Bóg, honor, ojczyzna, tego rodzaju rzeczy, no a 50% ludnościowo. W zasadzie te wszystkie socjalistyczne, komunistyczne, no to są miasta i wybrzeża, no i miasta tam, gdzie jest forsa, tam, gdzie jest zbieranie pieniędzy z całego stanu, no to ludzie w tym mieście to po prostu są urzędnicy, politycy, którzy żyją z podatków, no i ludzie, którzy powiedzmy przyklejeni są do tego i państwo daje im ten garnuszek, no to oni zawsze będą lewicowi, no bo mają pensję, no albo mają utrzymanie, tak, także, że to jest zawsze ta lewica, są te pasożyty, które pracują, no i te pasożyty, które nie pracują, tak, to cała reszta kraju. No i wtedy, jeżeli te miasta by zaczęły, powiedzmy, nie kupować tych samochodów amerykańskich, no bo konserwatyści, no to bardzo często właśnie patrzą, że ma to być made in America, czyli zrobione w Ameryce, no bo konserwatyści wolą, żeby ich sąsiad pracował, niż to, żeby jacyś komunistyczni Chińczycy pracowali. No i na tej samej zasadzie nikt się nie zgodzi, żeby jakakolwiek grupa społeczna żądała usunięcia policji, czyli porządku na ulicach, tak? To normalny człowiek tego nie zaakceptuje. I wtedy, jeżeli by urzędnicy, politycy przestali, powiedzmy, kupować, no to zostaliby szybko wybrani normalni. Może to jest potrzebne. Na papierze może wygląda to dobrze, ale jednak ta sprzedaż zaczęłaby spadać. Byłaby to lawina no, makabryczna. Smutne by było, czy dziwaczne, że taka wielka firma Ford chciałaby stawać, powiedzmy, na tym rozdrożu moralnym, tak? Do tej pory, no to oni są firmą samochodową, no ale większość teraz tych Nike się postawiło za tym terrorystycznym, za tą terrorystyczną grupą postawiło. No różnie się dzieje. Dużo ludzi po prostu, no dziwne rzeczy robią. Ta grupa afrykańskich się nazywa Network Afrykańskich Przodków w firmie Forda. No i oni właśnie zasugerowali, że żeby właśnie coś takiego zrobić, że te wydziały, komendy policyjne to są bardzo nadużywają swojej władzy. W Fordzie są najróżniejsze grupy. Są grupy kobiet, są grupy hiszpańskojęzycznych, są grupy lesbijek, homoseksualistów, biseksualnych i tych, co się przebierają i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie ta grupa przodków afrykańskich doszła do wniosku, że to niemożliwe jest, żeby właśnie Ford produkował samochody. No i wysłali taki list. No w sumie to się sprowadza do tego, że policja to są rasiści że zamordowali, policja zamordowała George'a Floyda, tak jak wspominałem, używała Forda w Seattle, czy tam w Portland puszczała gazy łzawiące. No oczywiście to byli bandziory, no to też oni mówią, że to jest Genewa, konwencja genewska i tak, no głupoty, że
czy Ford ma cokolwiek z tym wspólnego. No ale w Polsce też czasami kretyni mówią, że IBM sprzedawał samochody Hitlerowi, nie samochody, komputery Hitlerowi, i te komputery były używane w Auschwitz, powiedzmy. No to, to jest ta sama logika. No. Policja, samochody policyjne robione przez Forda, no oni zaczęli już ponad 70 lat, no bo tam w 1950 latach zrobili właśnie taki samochód policyjny mocny, no i później na rynku prywatnym też on też był kupowany. No ale ci czarni pracownicy mówią, że trzeba jakoś pomyśleć inaczej, jak to się wszystko robi. No cały ten szef Hackett, on się zorientował, że tam są te listy, podpisy, petycje i tak dalej. No i napisał, że oczywiście, że czarne życia znaczą, ale jednak nie ma żadnego konfliktu między robieniem samochodów policyjnych, no i tym, że popiera tą równość i sprawiedliwość społeczną, że nie popiera tych nadużyć, czy przewinień, czy przekroczeń, ale jednak musi być i będzie różnorodność, no i będą pewne rytuały wprowadzone, tak? Co to znaczy te rytuały? No to za moment, ale też napisał, że wierzy w to, że ci wszyscy, którzy reagują na najróżniejsze sytuacje nieprzewidziane, jak policja, czy strażacy i tak dalej, to spełniają bardzo dużą rolę w tym, że całe społeczeństwo jakoś działa, przepraszam, że jest bezpieczne, że służy i zabezpiecza. No i że te samochody muszą być używane, że tam nie ma żadnego konfliktu. Ten rytuał różnorodności, no to co to będzie? To będą jakieś zaklęcia w tej fabryce, że jacyś czarownicy będą odprawiali jakieś msze? No trudno powiedzieć, tak? Czy kapłanki wudu będą śpiewały nad tym samochodem, żeby czarni przychodzili, kupowali tego Mustanga? No trudno powiedzieć. Piszą jakieś głupoty takie. No i to nie jest kontrowersyjne, że policja używa tych interceptorów. No jest to wielki samochód, jest to dobry samochód, no a to, że czasami zdarzy się tam jakaś czarna owca, no to nie można powiedzieć, że ma to cokolwiek połączone z samochodami. Czarni robotnicy w Detroit, no na Detroit to jest 80% miasta, zrobili to, no wspaniała sprawa w sumie dla nich była w tym Detroit. Mieli pracę, przyjeżdżali z południa, zarabiali, budowali domy. Większość jednak murzynów czarnych tam jeździ do tej pory Fordem. Między innymi dlatego, że pracownicy Forda mają takie upusty, można powiedzieć, firmowe dla pracowników, no ale te kupony, czy te numery do zniżek rozdają się, jest na to czarny rynek w sumie, odsprzedają, oddają, no i ci ludzie w tych rejonach po prostu są w stanie kupić dużo, dużo taniej. W Detroit wszystko jest Henry Forda. Jest szkoła średnia, jest szpital, jest autostrada Henry Forda, cały ten Detroit Lions, czyli lwy z Detroit, no to też są grane na boisku Forda. Wszystko w Detroit jest Forda. Henry Ford, mówią, że był rasistą, no ale i antyżydem. Nienawidził podobnież muzyki, no ale zrobił dużą, dużą robotę dla czarnego społeczeństwa. Zarabiali przez długie lata, no to się wszystko później pozmieniało, kiedy Japończycy zaczęli robić małe samochody i to wszystko padło. Ford nigdy z tych trzech fabryk czy kompanii
kompanii, nigdy nie brał pieniędzy od państwa, jakoś sobie poradził. Te rasistowskie różne zamieszki w Fordzie, no to były, będą i są.